Widzę coś, coś jedzie, widzę na mapie, że jakiś pojazd jest na drodze. Coś się porusza. Dużego. Może APK nasz... załadować. Wygląda jak betek. Ładuj betek, ładuj APK. Agro. Ładuję, ładuj. Ładuję. Dobra, mierci wsiadaj. Jeden betek kontra light tanki betek. Tak jak LTEK pojedzie? Oflankowałbym ich z boku. Czekamy. Jakby LTEK objechał jeszcze od boku, to już w ogóle byłem. Merson, I could be your gunner once. Czyli ty możesz pójść na ten, lornetkę? Nie mam. To ja ci dam. Mogą nas bajtować, tak że my podjeżdżamy. W defensywach pewnie siedzą. Moja lornetka. Możliwe. Dopóki go nie widzę, to stoimy. No są na skrzyżowaniu, tym T. Nie widzę ich, radio już nie pokazuje. Tak, bo to jest piechota na drodze. Walczy piechota. Jest ta nasz. To było chyba tylko jeep jest. Nie, nie, tam był Witik, bo oni to widzieli. No kiedy jechał wiesz. Jechać? Nie. Dopóki się nie pojawią. Oni wzywają. Nawet na 130 metrach nawet ich nie. Jest, mam go. 120 azymut 8. North East. It's an X marker on the map, that's where it is at. On wjeżdża na górę, on wjeżdża na górę. On objeżdżamy? Jedziemy prosto, prosto drogą. Drogą prosto. Dobra. To? Tak. Jedź. Wjeżdżaj w offroad. Tutaj? Tak, jedź. He's going to flex. Przygotuj się, będzie walić mu w plecy. Jest na iście. Nie widzi nas, nie patrzy w naszą stronę. Mamy go. Jeep. Wal. Ładuj. Ładuję. Drugi, cofaj, drugi. Nie, trzymaj. Jeden unieruchomiony. Dobra. Przodem. Płaczę, płaczę. Cofaj. Strzelaj cały czas. Ale on jest na, na tym kilkonarzu. Mam przewagę, wal. Rozwalisz go. Darku, wyskakuj na prawej. Pan Bima. Oszedł. Podjeżdżajcie, nie podjeżdżajcie. Naprawiajcie się, nie podjeżdżajcie. My zniszczymy ten drugi bit. Kto zginął? 2% mamy. Nie nasz, nikt od nas. Naprawiaj. Ten drugi nadal żyje? Order. Kurwa. Wystrzelił. Kto wystrzelił? Drugi bit. Pytałem właśnie, czy jest w zasięgu. Get out. Nie wiem, myślałem, że kłaczu patrzy. Dobra, mamy go. 2-1. Mamy go. Jezu, strzelił nasz tak, że aż... No. Wal! Kurwa! Wyjebali się. Idiota. Skończony idiota. Jak to się stało? Mieli debila na gunnerze, który zaczął odpuszczać wardenom, żeby wyszli z czołgu i oddać. Ja pierdziałem. What's up, man? To co teraz? Zaraz się wkurzę i pójdę na Westgate, a sobie te armaty wezmę. To było, tu mieliśmy to w gaści, co się tam odjebało? Tak. Mieliśmy. Oni mieli na nas zasięg przez to, że stali wyżej, a ja nie. No dokładnie, a ja stanąłem tak blisko nich, że nasz pocisk, który wycelował dokładnie w ich dupę, zamiast w działo, po prostu trafiał i też nas, przez to zostałem unieruchomiony i zamiast wystrzelić drugi pocisk, to on czekał, wtedy tamten miał chwilę, żeby obrócić cały czas.